Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator, w którym przeprowadzimy bardzo ciekawy eksperyment, coś co mnie interesuje w kontekście naszych akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych o pojemności 100 amperogodzin i grafenowych setek. Czy będziemy używać słowa karbon, grafen czy dodatki węglowe? Mamy na myśli dokładnie te same technologie. Przy okazji w tym odcinku zobaczycie, że wiadro o pojemności 100 amperogodzin, bez względu na to jak jest nazwane, ma dość zbliżoną pojemność. W styczniową pogodę nigdy nie masz pewności, czy będzie świecić słońce, czy będzie padał śnieg. Dlatego ten eksperyment narażony jest na pewnego rodzaju niedogodności. No ale zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie. Moduły leżą tutaj, dokładnie nad biurem. Dwa moduły 400-watowe. Dzisiaj rano akurat nie wstaje słońce. W tym momencie akurat nie podpięty jest akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, ten z etykietą Mr. Kapitan. Mam nadzieję, że taka pogoda utrzyma się przez najbliższe dwa dni testów. Dziś litówka, jutro grafenówka, czyli węglowy akumulator. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zacznijmy od tego akumulatora LiFePO K4 o pojemności 100 amperogodzin. Ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się przez 211 minut. Jest to prawie tam 28% więcej pojemności, a już tak zaokrąglając na dużą korzyść, można powiedzieć, że ten akumulator ma blisko 130 amperogodzin pojemności. Jak widzicie, wiadro, na którym jest napisane, że ma 100 amperogodzin pojemności, w rzeczywistości ma dość przyzwoity zapas. Tak rozładowany akumulator podłączyłem przez ten regulator pod te dwa panele i w dniu 20 stycznia 2022 roku ten akumulator ładował się od wschodu do zachodu słońca. Po tym jak słońce zaszło, odłączyłem ten akumulator od tego regulatora i podłączyłem pod alfabata. Ponownie obciążyłem go prądem o natężeniu 25 amperów i tym razem ten akumulator rozładowywał się tylko przez 66 minut, co stanowi 31% tego, co wynikało z tych 211 minut, jeżeli to przyjąłem jako 100%. Czyli odzyskaliśmy 31% tego akumulatora. Bardzo podobny test na drugi dzień przeprowadziłem z akumulatorem naszym grafenowym setką i ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się przez 212 minut, słuchajcie, jedną minutę dłużej, czyli ta pojemność tego akumulatora wyrażona w amperogodzinach jest również bardzo bliska do 130 amperogodzin, czyli jak widzicie, nieważne czy wiadro o pojemności 100 amperogodzin nazywa się litowe czy grafenowe, w środku jest te 100 amperogodzin. Oczywiście w naszych wypadkach projektujemy akumulatory z zapasami, żeby pod projekt Mr. Kapitan zarówno jeden i drugi akumulator był z dużym zapasem dla potencjalnie kupujących. Tak rozładowany akumulator grafenową setkę podłączyłem pod regulator Victrona 100x30, dwa moduły fotowoltaiczne, tak jak wspomniałem wcześniej, na górze, no i pozwoliłem ładować od wschodu do zachodu słońca w dniu 21 stycznia 2022 roku. Ten akumulator w odróżnieniu od litówki, która była podłączona wczoraj, raczej będzie miał dużo gorsze warunki, bo dość mocno pada. Co prawda zobaczymy, ile udało się naładować. Litówki już znam wynik i na koniec dnia sprawdzimy, jak bardzo te opady śniegu, no na pewno bardzo będą miały wpływ na ten wynik. Piękno tego sportu jest takie, że godzinę później świeci słońce, troszkę śniegu napadało. No i zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na ładowanie tego akumulatora. Widzimy, że regulator jest w trybie bulk, czyli w trybie ładowania. Z chwilą, kiedy słońce zaszło, regulator zakończył ładowanie. Podłączyłem ten akumulator ponownie pod rozładowalnicę AlphaBat Pro, obciążyłem prądem o natężeniu 25 amperów i ten akumulator rozładowuje się przez 63 minuty, 3 minuty krócej niż ta litówka, czyli ten akumulator odzyskał plus minus około 30% swojej wyjściowej pojemności. Pod kątem pogodowym te dni były bardzo podobne do siebie. Kiedy ładowała się litówka, dzień nas zaskoczył tym, że były jakieś tam drobne opady śniegu na początku, potem było bardziej słonecznie. W dniu, kiedy ładowała się akumulator grafenowy, najpierw był fajny dzień, potem przyszła jakaś taka drobna zamieć śnieżna, lekka, naśnieżyło, potem znowu wyszło słońce. Zakładam, że to było dość podobnie i to, co chciałem sobie udowodnić, że w tych samych warunkach akumulator litowy naładuje się szybciej, akumulator grafenowy naładuje się zdecydowanie
zdecydowanie wolniej. Niestety mi nie wyszło i w tym eksperymencie zauważyłem właśnie jedną prawidłowość, że te akumulatory naładowały się bardzo podobnie w tych samych warunkach. Tutaj macie zrzut ekranu i widzicie, że faza bulk, czyli faza ładowania zasadniczego, trwała 8 godzin 31 minut dla akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego. Akumulator z napięcia 11,7 został podciągnięty maksymalnie do 13,45 V, czyli to napięcie ciągnęło w górę bardzo fajnie. Maksymalne napięcie, jakie pojawiło się na panelach w kierunku regulatora, to 70 V. I maksymalna moc, jaka popłynęła w trakcie tego ładowania, wynosiła 179 W. W przypadku akumulatora grafenowego to ładowanie trwało 4 minuty dłużej, 8 godzin 35 minut. Napięcie z 11,7 V podciągnęło maksymalnie na akumulatorze się do 12,85 V. Napięcie z tych dwóch modułów fotowoltaicznych, jakie docierało, maksymalne, jakie pojawiło się z tych dwóch modułów fotowoltaicznych, to niespełna 70 V, dość zbliżona wartość. Natomiast moc maksymalna, jaką zarejestrowaliśmy w ciągu tego dnia na panelach, to było 276 W. Najważniejsza różnica pomiędzy tymi akumulatorami jest ilość cykli, jakie ten akumulator jest w stanie pracować u Was. Cykl, czyli mamy na myśli rozładowanie akumulatora i naładowanie. Im płytsze rozładowanie akumulatora i naładowanie tego akumulatora, tym akumulator ma szansę służyć dłużej. W przypadku ekstremalnym dla tych akumulatorów rozładowanie o 100% tego grafena do napięcia 10,5 V i ponowne naładowanie pozwoliłoby Wam zrobić tak 700 razy mniej więcej i mamy już po akumulatorze, on potem przestaje się jakby nadawać do takich dużych obciążeń, do takiej ciężkiej pracy. Natomiast w przypadku tego akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego ilość cykli pełnego rozładowania, czyli do momentu, kiedy BMS odcina i nie pozwala rozładowywać się dalej, jest w okolicach 2000. Mamy różnicę na poziomie blisko 3 razy dłużej i w tym momencie, jeżeli byśmy zerknęli na wartości cenowe, że za taką litówkę trzeba wydać w okolicach 2500, za grafena w okolicach 1100 zł, no to tutaj mamy 3300 versus 2,5. Na pewno nam się to bardziej opłaca, natomiast jestem w stanie też zrozumieć osoby, które bardzo rzadko i sporadycznie korzystają z takich akumulatorów, bo na przykład są działkowcami albo gdzieś tam pływają sobie łódkami i robią to albo w weekendy, albo w wakacje, to w Waszym wypadku zdecydowanie bardziej uzasadniony jest zakup akumulatora wykonanego w technologii AGM, czy to grafenowej, czy karbonowej, obojętnie jakbyśmy to nie zwali. Natomiast jeżeli dla Was liczy się każdy gram wagi, jesteście kamperowcami, wiadomo, że zabudowa, woda, te rzeczy, które wozicie, nosicie i tak dalej, ważą, no to w takim razie, jeżeli będziecie mocno korzystać z tych akumulatorów, opłaca się korzystanie z akumulatora litowo-żelazowo fosforanowego, bo wystarczy Wam ten akumulator na trzykrotnie dłuższy okres czasu, natomiast kasa w tym okresie trzykrotnie dłuższej pracy, dłuższego obciążania tego akumulatora, tego resursu, jak to mawiają lotnicy, na pewno Wam się zamortyzuje. Ten eksperyment będę prowadził nadal, bo tego grafena zostawiam teraz podłączonego na 4 dni. Chcę zobaczyć, jak ten akumulator w takich warunkach, no, których nie mam pojęcia, jakie będą, będziemy je monitorować, jak on się naładuje, bo chcę wziąć taką sytuację, że jesteście działkowcem i korzystacie z akumulatora piątek, sobota, w niedzielę. Przychodzicie w piątek po pracy, w sobotę, w niedzielę, gdzieś go tam sobie rozładowujecie, a potem go zostawiacie na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek przez te 4 dni do ładowania. I tak samo ten akumulator grafenowy podłączyłem do tego regulatora i do tych dwóch modułów na najbliższe 4 dni. Zobaczę, jak ten akumulator się naładuje w tym czasie. Jeżeli film się podobał, pamiętaj, aby zostawić łapkę. Jeżeli tematyka kanału Mr. Akumulator i to, co robię, jest dla Ciebie ważne, istotne, pamiętaj, abyś subskrybował. To z kolei jest bardzo ważna informacja dla mnie. Pozdrawiam serdecznie ze Szczecina. Trzymajcie się. Cześć!